Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale, witam w kolejnym odcinku z cyklu Przeczytane z biblioteki. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki temu będziecie na bieżąco z wszystkimi komiksami i książkami, które czytam z biblioteki w ostatnim czasie. Dziś chciałbym zająć się komiksem Siostry Niezapominajki, tom drugi, Miłość Kasiopei. Kasiopeia to jest jedna z tych sióstr, z bohaterek. I jest to komiks wydany przez Egmont w twardej oprawie. Grzbiet prezentuje się następująco. Autorstwa Franceski, jeśli dobrze pamiętam, Di Giorgio. Oraz, zaraz to powiem, tak, Di Gregorio oraz rysunki kolory Barbucci. Dobrze pamiętam, czy to jest Franceska, czy... Nie, przepraszam, scenariusz to jest Giovanni. Giovanni Di Gregorio, a rysunki i kolory Alessandro Barbucci. Jest to komiks frankofoński, wywodzący się z języka francuskiego, wydany jak zazwyczaj to Egmont wydaje w dużym formacie, taki klasyczny A4, format Asterixów, format Kajków i Kokoszów. O czym jest ta historia? Ta historia jest to opowieść o trzech siostrach, czyli właśnie tych niezapominajkach, które na takie wczasy, wakacje jadą do swojej babci. I generalnie, jak tam już docierają, to pojawia się jakby legenda odnośnie tego, że w starym kościele, w ruinach starego kościoła jest jakiś duch, czy coś straszy, coś takiego. Dziewczyny są tak zaintrygowane tą sprawą, że postanawiają ją rozwiązać. I to jest jeden z elementów tej historii, jeden z takich istotnych elementów, czyli co się dzieje, że tam są takie zdarzenia, takie nazwijmy to strachy. Kolejną rzeczą jest to, że te dziewczyny dorastają, są w różnym wieku, a tytułowa Kasiopeia musi sama sobie odpowiedzieć, czy jest już zdecydowana na to, żeby zainteresować się jakimś chłopakiem, czy jeszcze nie. I czy chłopak, który został w mieście, jak ona pojechała na wieś do babci, jest tym właściwym, czy generalnie chłopak poznany na wsi jest tym bardziej interesującym. Za wszystko wplątuje się miejscowa legenda o pewnej pannie, która generalnie zakochała się w żołnierzu, żołnierz pojechał na wojnę, długo nie wrócił, w międzyczasie ona sobie znalazła kogoś innego. To są takie miejscowe podania, miejscowa legenda. To wszystko się fajnie zazębia, bo jeszcze tutaj mamy motyw, że ta babcia też już powoli zaczyna, nazwijmy to ogólnie mówiąc, mniej kojarzyć fakty, jak to z wiekiem bywa, że coraz słabiej z pamięcią i dziewczyny, wszyscy, cała trójka, czyli nie tylko Kasiopeia, ale cała trójka zaczyna się tym porządnie przejmować. Jeżeli chodzi o warstwę graficzną. Warstwa graficzna jest bardzo ładna, taka typowa, mam wrażenie, dla komiksu frankofońskiego. Często już się z tego typu grafiką spotkałem. Ona jest realistyczna, ona nie ma jakichś takich super fajerwerków moim zdaniem, ale jest dokładna. Szczególnie to widać na takich szerszych kadrach, kiedy widać tu na przykład dużo szczegółów. Chociażby jak tutaj mamy w tym kadrze, czy tutaj na dole, gdzie możemy nawet przeczytać napisy na tablicach, możemy sobie przyglądać dokładnie kołom i tak dalej. Jest to dość szczegółowy rysunek. Czy ta historia mi się podobała? Tak, nie była zła, no była taka sympatyczna i bym powiedział nawet z morałem, że nie jest taka oczywista i daje jakieś tam przesłanie ze sobą, bo oprócz takiego właśnie typowo dziecięcego czy takiego młodzieńczego zauroczenia też daje taki ogólny problem, dajmy to nazwijmy, dawno utraconej miłości, coś co może ciążyć na sumieniach wielu ludzi i po prostu jak pewne rzeczy, pewne etapy trzeba zakończyć, pogodzić się z pewnymi rzeczami i po prostu iść dalej. Komiks wypożyczyłem w Książnicy Beskidzkiej, w sekcji dla dzieci, w Bielsku Białej przy ulicy Słowackiego. Komu bym polecił? No przede wszystkim nastolatkom. I to i chłopakom, i dziewczynom. Generalnie przede wszystkim dla młodszego czytelnika. Oczywiście starszy czytelnik też spokojnie sobie tam znajdzie coś dla siebie, no przede wszystkim bardzo poważna, porządna, solidna warstwa graficzna. Też parę mądrych rzeczy odnośnie takiego właśnie spojrzenia w przeszłość, żeby pozwolić pewnym rzeczom
dojrzeć, czy pewnym rzeczom wybrzmieć i nauczyć się pogodzić z przeszłością. Takie elementy też tu są. Jest to drugi tom cyklu. Liczę, że jak będzie tom kolejny, jeżeli Egmont go wyda, biblioteka zakupi i z chęcią przeczytam, bo jestem ciekawy, co będzie dalej się działo z tymi bardzo sympatycznymi bohaterkami. To tyle na dziś. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.